no To mamy zagadkę. Leży na półce u każdego chrześcijanina gruba książka. Niektórzy na kolędę przecierają ją w skórzu i kładą na stole, aby ksiądz zobaczył, że są pobożni. O czym mówimy? Oczywiście Pismo Święte. Wiem, zabawne podpowiedzi, ale często tak to wygląda. Niedawno byłem bardzo zaskoczony, kiedy poszedłem w odwiedziny do pobożnej rodziny katolickiej. I usłyszałem o nich, proszę Księdza, czy my w ogóle możemy czytać Pismo Święte? Zrobiłem oczy, jak pięć zł, i mówię: Nie, nie wierzę. Ja Wiedziałem, że nie mogę tylko odpowiedzieć, że tak możecie czytać, tylko że trzeba im zrobić taką mega ekstra reklamę czytania Pisma Świętego. Pomimo tego, że nie każdy skończył studia teologiczne i nie zna wszystkich dokumentów Kościoła, trzeba koniecznie czytać Pismo Święte, bo to nie jest tylko zbiór cytatów, mądrych myśli czy opowiadań, jak to było za czasów Jezusa. To jest coś więcej. To jest broń przeciwko złu. I potwierdził to Jezus w trakcie kuszenia na pustyni, kiedy na każdą pokusę szatana miał odpowiedź właśnie z Pisma Świętego. Dlatego jest bardzo ważne zadanie teraz dla ciebie, abyś znalazł jakąś przeciwwagę, jakąś odpowiedź na Najpopularniejsze Twoje pokusy właśnie w Piśmie Świętym. I zrób to już dzisiaj, zrób to teraz, ponieważ po co ryzykować? Miej konkretną szablę, którą przetniesz grzech i będzie koniec.